Cześć i czołem, witam bardzo serdecznie, Negel Quero z tej strony w kolejnym odcinku The Dragoness. Jest to trzecia już część naszych zmagań tutaj z Mroźnym Kłem, którego będzie trzeba jednak mimo wszystko szybko unicestwić, bo no, nie wygląda to za ciekawie, ale poradzimy sobie z nim. Raz, dwa, hop, siup. Użyjemy balisty po to, żeby wiecie, tam pierdyknąć mu strzałą, osłabić jednocześnie jego armię, a następnie po prostu na niego ruszymy. Z taką armią jak tutaj mamy, myślę, że bezproblemowo sobie poradzimy, także tutaj nie ma co za bardzo marudzić. Dobra, jakby to zrobić? Wysuńmy ich do przodu. Mógł sobie bez problemu poradzić, tym bardziej, że rąbnie jeszcze jego. Jeszcze go nie trafiłem, serio? Dobrze mi idzie. Ajajaj, ten skubaniutki to pomyślał. No ale my też pomyśleliśmy. Dobra, tutaj po prostu zostawmy tą górską istotę, ruszmy na balistę. Balista tutaj najbardziej irytujące szkody może wyrządzić. Znowu nie trafił. Dobrze się ten odcinek zaczyna. No i pięknie. Ach, masakra. Okej, mamy tutaj obozowisko plus dwa granity. Weźmiemy sobie może... Kurczę. Kogo sobie weźmiemy? Ciężko stwierdzić, ale myślę, że nieumarły żołnierz będzie ok. Dobra, tutaj góry przed kolejnym atakiem 4. Pokażcie mi jeszcze jedną rzecz. Mamy tutaj w ten sposób to ogarnięte. Myślę, że tutaj warto będzie oddać włóczników. Bo tutaj nie będziemy mieli praktycznie walki. Mamy tylko to złote jajo. Dokładnie. I tutaj oddamy po prostu włóczników. Zamieńmy to jeszcze nawet... Nie, tak niech będzie. Tak będzie ok. Dobra. Teraz tak. No i musimy ruszyć tutaj, zobaczyć co tak naprawdę, który przełącznik będzie działał. Dobra, strzelam, że będzie to ten. O, nie wierzę. I'm starting to believe that the wizard might not be as incompetent as I assumed. Naprawdę udało mi się to zrobić za pierwszym... No nie, nie wierzę. I can finally assume my destined form. I wonder what kind of dragon I'll be. An Umbra? Or maybe a legendary golden? Okej. Chodzi zwycięstwo po wygranej bitwie na ringu. A ring to chyba jest arena, tak? Nie wiem, całkiem możliwe. Potrzebujemy go atakować? A zaatakujemy go. Zawsze takie zasoby. Będziemy mogli coś tam wykupić, żeby sobie fort wybronić, czy tam, nie wiem, powiedzmy. Ogarnąć sobie, że tak powiem, nasze jednostki. No nie, no naprawdę. To nie, nie będziemy się ruszać w takim razie. Znaczy akurat łucznikami mogłem strzelić. No i dobra, wysunęliście się tutaj tak dosyć fajnie. A, bo ja w ogóle mam dwie te jednostki. Dobra, teraz dopiero zauważyłem, że faktycznie tak to wygląda.
No i fajnie. Przyblokujemy. I pozamiatane. Jeszcze awansowaliśmy o poziom. Co my tu mamy? A, no tak, bo będziemy teraz atakowani. No mamy taki w miarę sensowny ten oddział tutaj, w tym forcie. Nic ciężkiego. Spodziewałem się czegoś gorszego. Musiałbym właśnie tutaj nie przyblokuję w sumie tego w ten sposób. Dobra, zaczekajmy. No dobra, teraz to już będzie na luzie. Przepraszam. Ale tu niebezpiecznie troszeczkę jednak mimo wszystko z tymi ogrami. Miejmy nadzieję, że te smoki trafią. Dobra. I też miejmy nadzieję, że nic mi ich nie zabije. No i super. Fort wybroniony. Tylko 49 punktów życia ogrom zabrało. Sam goblinom. Nie no, to nie są gobliny, to są ogry przecież. Dobra, zbierzmy tutaj wszystko co możemy. No i teraz tak. Zostaje nam niby jeszcze to tutaj do rozbicia, ale nie wiem czy jest warto w ogóle czas tracić. Tego też już tak naprawdę nie potrzebujemy. Jedyne czego nam potrzeba to ruszyć sobie tutaj. Bo musimy zawalczyć jeszcze na arenie. Mamy wystarczającą ilość akurat tutaj mamy wystarczającą ilość, żeby tutaj użyć drugiej balisty. Dokładnie. No i niewiele mu zostało tych jednostek tam. Ale dobra. Chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Chodźmy na arenę. Gdzie ona jest? Tutaj. Kroki 3 mamy też sobie tutaj odnowimy punkty. O właśnie. Mamy takie dosyć, widzę, konkretne tutaj towarzystwo. Powinniśmy sobie poradzić bez problemu, tak mi się wydaje. To najpierw wolałbym tego wybronić, bo o ja pierniczę. Bo on tutaj jest pierwszopoziomowcem. Właśnie tak atakuje, tak już myślałem, że to będzie wyglądać, bo coś ten jego strumień, że tak powiem, ataku był za długi. Sam siebie zaatakował skubany. O ja pierniczę, dobra. jak ja się debilnie ustawiłem teraz, masakra. Thank you.
Serio? Ale on nie ma aż tak dalekiego ataku, więc myślę, że bez problemu byśmy sobie z nim poradzili. Znaczy nie poradzili, tylko bez problemu mu uciekniemy. No dokładnie. Tylko jeszcze nawet sobie mogę w sumie ich uleczyć. Albo i nie. Ale dobrze, że mu jeden punkcik tylko został. Masakra. Ale daliśmy radę. Walka na arenie była ciężka, ale udało się. Co dostaniemy w zamian? Smoka. No to teraz to możemy się bawić. Dobra, czy jest sens w ogóle, żeby to eksplorować? No niby tutaj jest obóz, niby jest skrzynia. No a tak poza tym to nawet artefaktów chyba nie ma do zbierania, więc chyba bez sensu to w ogóle tutaj ogarniać. Dobra, chodźmy na dół, odzyskajmy sobie punkty. Możemy jeszcze ewentualnie tutaj skoczyć, żeby sobie podmienić tych na tych, dokładnie. No i ewentualnie jeszcze... Nie, nikogo więcej. Dokładnie, w ten sposób chodźmy. Ukończmy to. A, i tu się portal zrobi, okej. Portal się tutaj otworzył. Jeszcze raz sobie odpoczniemy. No i możemy śmiało tutaj ruszyć na mroźnego kła. Nawet powiem szczerze, nie tak długo nam to zajęło, bo byłem gotowy na kolejne pół godziny. On nie ma tak dalekiego zasięgu, więc poczekajmy. Ale rzucił masowe przyspieszenie, więc on jednak mimo wszystko będzie pierwszy, jeśli chodzi o atak. Aha. No można i tak, nie? Coś tak słabo atakuje trochę, tak jakby. No i dobra. To w takim razie... Ruszmy smok na smoka. No, skubany tak całkiem mocno ciosa. O, podwójne obrażenia. I patrzcie, co się teraz stanie. 44. Nice. A, on sobie tutaj rąbnie. Ojojojoj. To bolało trochę. Dobra, ten nie trafi. Bo tak to by była ta animacja. O. No i mroźny kieł poległ. Dobra, nie chce mi się za bardzo atakować tutaj na parę rund. Więc po prostu tak to załatwimy. Awansowaliśmy na 15 poziom. I między innymi chyba też ukończyliśmy zadania. No i właśnie padł. That was tough, Commander, but victory is ours at last. Let us return home. No i dobra. So, if we see another cage dragon, we should just leave it well alone. No crystals could be worth this much trouble. Ej, no ale te kryształy to sama królowa chciała, to nie marudź. A, smoka sobie nie wykupię przecież. No i dobra, tu mamy dwa mroźne smoki, ale to już w ogóle nie będzie żadne wyzwanie dla nas. 58 racji w ogóle żywieniowych nam zostały. Więc nie wiem, co z taką ilością byśmy mogli zrobić. Dobra, tu się nie będę pierdzielić, po prostu wjadę na pełnej.
Dobra. Ty zaatakuj jego. Bo wtedy on może go zabić. Dokładnie. Dobra, poczekajmy. Poczekajmy. O Jezu, nie dojdzie do niego. A, w taki sposób. Ale tutaj nie trafi nikogo z tego co widzę. Jeszcze nie trafił w ogóle. Picior. Ale dobra, tym razem się udało. No i przez portal miejski możemy sobie wrócić, bo ukończyliśmy wszystkie trzy wyzwania plus samą główną misję. Zobaczmy, co tutaj nam The Dragoness powie, a przy okazji będziemy mogli tutaj się przygotować do kolejnego Zbawiciel Twierdzy. Zostaliśmy osiągnięcie. Będziemy mogli się przygotować do kolejnego zadania. My queen, I have spoken to merchant guild emissaries. They invite us to meet in Watan to forge new trading routes. Yes, they also asked for my permission to set up two markets at Nuenbol. Between their false smiles and promises of unimaginable profits, I understood that one would be a resource trading hub, but they were far vaguer with the second. A strong will and a thirst for riches. Well, merchants used to be as good with treasure as dragons. Too bad it's their only virtue. Commander, I leave it up to you to decide if you want to use their services. Now, to your next mission. Watan will have to wait. I've been informed about something strange happening at the ancient cemetery. If it's the Shaivar's doing, we mustn't let them search for old knowledge uninterrupted. Find out what's transpiring there, Commander. Okay. Mamy tutaj możliwość zbudowania targowiska. Zgodnie z rozkazem królowej, ten barwny rynek oferuje mieszkańcom Nivenborhu możliwość handlowania zasobami. No, dobra, niech będzie. No i faktycznie możemy sobie przehandlować, tak jak to nawet w sumie w Heroesach wygląda, szczerze mówiąc. Niemniej jednak nie chcę tego tutaj robić, bo jeszcze tu coś mamy do wybudowania. Czarny rynek umożliwia wymianę posiadanego artefaktu na inny, za odpowiednią cenę. Też możemy to wybudować sobie. A, i wymiana po prostu... kurs wymiany. Czyli co, my dajemy to, a oni dają nam to, tak? Dobrze, ja to rozumiem? Nie, po prostu wymienia nam na co innego. Dobra, to nie chcemy takich machlojstw, że tak powiem. Tego też nie chcę. Tutaj chciałbym sobie zebrać nagrody. Chociaż w sumie ma to sens, to czyszczenie mapy. Bo tak naprawdę później dostajemy za to dodatkowe jakieś tam, wiecie, zasoby i tak dalej. Ja sobie to pominąłem i dupa. Ale dobra. Starożytna kuźnia. Żeby tą starożytną kuźnię ulepszyć, potrzebowałbym to. I potrzebowałbym 5 tego i 4 tego. Dobra, zobaczmy, ile to kosztuje. Dobra, zrobiłbym tak. I 4 tego, tak? A, to akurat 12 mi wskoczy.
Dobra. O, jeszcze tym możemy handlować. Okej, teraz bym mógł to wybudować, tak? Tak jest. No okej, to teraz spróbujmy w takim wypadku sobie tutaj coś stworzyć wyższego poziomu. Czyli na przykład to. A i wyższego poziomu nie mam jeszcze jednego, szkoda. Dobra. Oj, osiągnięcie jeszcze zaskoczyło, jak ładnie. Ogółem to, co mamy, to po prostu sobie poulepszajmy. Chociaż chyba to by było na tyle już z tego, co widzę. Bo nie widzę żadnych tutaj jakichś podwójnych artefaktów. No, dokładnie. Już niczego nie mam. No dobra. Czyli tutaj zabawę mamy za sobą, tutaj mamy czarny rynek, którego nie chcemy na razie obsługiwać. Tutaj możemy jeszcze we wzmacniaczu magii coś spróbować. Odblokowuje dodatkowe umiejętności, które bohaterka uczy się na mapie w kolejnych poziomach. No dobra, możemy w sumie sobie to odblokować i to odblokować. Będziemy mieli dodatkowe umiejętności, z których będziemy mogli sobie skorzystać. Czy my tutaj możemy coś ulepszyć? Możemy. Tutaj nam brakuje niestety tego niebieskiego kryształu. Okej, sprawdźmy najpierw... Aha, muszę wybrać bohaterkę i armię, no tak. Co my tu mamy? Strzał krwi. Jednostki dystansowe w twojej armii nie będą mogły atakować z dystansu. Na takim zwarciu będą zadać dodatkowo 5 punktów obrażeń, ale bez sensu. Chociaż z drugiej strony nie, bo można to wykorzystać jako taką pokucę. No i tutaj mamy dodatkowy granit, tutaj mamy dodatkowe żelazo. Dowódczyni zdobywa 10 punktów many. I podstawowe rozmycie. Nie, chyba to wybiorę. Dobra. A i tego smoka tutaj nie mogę niestety już sobie wziąć. A, czaję. Kogo ja bym mógł z armii wziąć? Na pewno wilkołaka, wezmę sobie też gryfa. No i jego w sumie. Dobra. I co my tutaj mamy do wykonania? Starożytny cmentarz. Mamy odnieść zwycięstwo po prostu. Odnieść zwycięstwo po aktywacji wszystkich dźwigni na mapie. I odnieść zwycięstwo biorąc udział tylko w walce z upiornymi echami. Co? Biorąc udział tylko w walce z upiornymi echami. Czyli tylko z upiornymi echami mam walczyć, tak? O nie wiem, chyba tak. No ale mniejsza z tym. Akurat w tym momencie byśmy sobie zakończyli ten odcinek, bo wiadomo, kolejna misja to kolejny odcinek. Co jest? No dobra, ale jak ja to mam? Aha, tutaj mam to usunąć właśnie. Weźmiemy sobie na pewno to. Weźmiemy sobie na pewno to. I co jeszcze możemy wziąć? No w sumie moglibyśmy wziąć i to. Ewentualnie zwiększenie tarczy w armii. Ale tarczę mam na pierwszym poziomie niestety. No w sumie jakby nie spojrzeć to pudełko z dwoma główkami też. Dobra. Zróbmy to tak. No i w tym momencie zakończymy sobie odcinek. A w kolejnym ruszamy dalej. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.